Według źródeł związanych z Kościołem trzy dni ciemności opanują ziemię na krótko przed powtórnym przyjściem Jezusa i końcem świata. Księga Apokalipsy mówi, że trzy dni ciemności stanowią zawartość piątej z siedmiu czasz, którą w dniach ostatecznych aniołowie wleją na ziemię. Będzie trzy dni ciemności na świecie. Przez trzy dni będzie ciągła noc. Każdy wtedy powinien zapalić świeczkę. Świece. Powinny się palić przez trzy dni. Błyskawice będą spadać na domy, ale nie będą gasić światła świec. Ani wiatr, ani burza, ani trzęsienie ziemi nie zniszczą świec. Czerwone jak krew chmury będą płynąć po niebie. Niebo będzie pękać i grzmoty wstrząsną ziemią. Niesamowite pioruny, których nigdy nie widziano, będą uderzać na miasta. Pienista woda oceanu zostanie przeniesiona za brzegi. I cała ziemia stanie się cmentarzem. Następnie rozpocznie się wielki głód. Cała roślinność zostanie zniszczona i umrą 3/4 ludzkości. Według źródeł związanych z Kościołem trzy dni ciemności opanują ziemię na krótko przed powtórnym przyjściem Jezusa i końcem świata. Księga Apokalipsy mówi, że trzy dni ciemności stanowią zawartość piątej z siedmiu czasz, którą w dniach ostatecznych aniołowie wleją na ziemię.